Dziś chciałam Wam opowiedzieć o jednej z form filmowych, a konkretnie o etiudzie filmowej. Czym jest etiuda? To jest oczywiście coś znacznie starszego niż film. Film powstał przecież nie tak bardzo dawno temu, bo w roku 1895. Etiuda natomiast pierwotnie pojawiła się w muzyce. Jest to krótki utwór stworzony w celu doskonalenia techniki gry, ale także, co bardzo ważne, po to, aby eksperymentować z formą. Inaczej etiudę możemy nazwać wprawką, ćwiczeniem, rozgrzewką, a nawet pewnego rodzaju treningiem. Ważne jest to, że etiuda jest zwykle pisana na instrument solowy, czyli jest grana tylko na jednym instrumencie. Ciekawostką jest to, że ten gatunek, teoretycznie przeznaczony do ćwiczeń, niektórzy kompozytorzy doprowadzili do perfekcji i uczynili ze swoich etiud bardzo wysublimowaną formę sztuki. Etiudy, jako że są gatunkiem dydaktycznym, skoro wprawka, skoro ćwiczenie, skoro rozgrzewka, to znaczy, że mamy się uczyć. Więc w związku z tym etiudy bywają czasami bardzo trudne do zagrania. Takie właśnie, bardzo trudne, ale też niezwykle piękne etiudy pisał polski wirtuoz fortepianu, czyli Fryderyk Chopin. Na pewno wiecie, kim jest Chopin. Urodził się w 1810 roku w Żelazowej Woli, zmarł w 1849 roku w Paryżu, był kompozytorem i pianistą. Z jakimś kompozytorem i pianistą? Nie, z całą pewnością możemy uznać, że był najbardziej znanym polskim kompozytorem. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych kompozytorów romantycznych, no i jak powiedziałam, za najważniejszego polskiego kompozytora w historii. Był najznakomitszym pianistą swoich czasów, albo przynajmniej jednym z najznakomitszych. Jego dzieła są niezwykle charakterystyczne i na pewno niektóre z nich znacie. Wracamy jednak do etiud. Najbardziej popularną jest etiuda op. 10 nr 12, czyli etiuda rewolucyjna. O tym utworze Chopina musicie wiedzieć dwie rzeczy. Została ona zadedykowana bardzo znanemu węgierskiemu kompozytorowi romantycznemu Franciszkowi Listowi. Może ktoś z Was go zna? Ale to tylko taka ciekawostka. Najważniejsze jest jednak to, że ten utwór napisał Fryderyk Chopin w 1831 roku, czyli w trakcie powstania listopadowego, jednego z najważniejszych zrywów niepodległościowych w historii Polski. Mówi się, że utwór powstał, kiedy Chopin, który nie mógł brać udziału w powstaniu i wyjechał do Paryża, dowiedział się o tym, że powstanie jest zakończone, a Rosjanie zajęli Warszawę. Etiuda rewolucyjna stała się jedną z najbardziej znanych w świecie kompozycji Chopina. Jestem przekonana, że niektórzy z Was już ją słyszeli, ale posłuchajmy teraz wspólnie tego utworu. Thank you.
I jak? Wspaniały, prawda? Myślę, że nawet ci z Was, którzy grają trochę na fortepianie, mieliby problem, żeby zagrać ten niezwykły utwór Chopina. Ja mogę go słuchać bez końca. Oczywiście dzisiaj nie chcę Wam opowiadać przede wszystkim o etiudach muzycznych. Chciałabym Wam opowiedzieć o etiudach filmowych. Nie bez powodu jednak musieliśmy sobie wytłumaczyć, czym jest etiuda, żeby teraz powiedzieć, że ten termin, czy też ta forma została zaadaptowana także przez film. Podobnie jak w muzyce, ta nazwa odnosi się do utworów filmowych realizowanych w ramach procesu kształcenia się w szkole filmowej, pracowniach filmu animowanego i tym podobnych miejscach. Co ważne, etiudy są filmami krótkometrażowymi. Są one najczęściej studium, wprawką lub ćwiczeniem umiejętności warsztatowych z dziedziny reżyserii, sztuki operatorskiej, aktorskiej lub innych zawodów filmowych. Co ważne, czasem etiudy realizują także doświadczeni twórcy, w ich przypadku jest to rodzaj eksperymentowania z formą filmową. Etiudy bardzo rzadko traktuje się jako samodzielne i pełnowartościowe dzieła, choć współcześnie bardzo często zdarza się, że w etiudach filmowych studentów kół filmowych występują na przykład bardzo znani polscy aktorzy. Jest jednak na świecie kilka takich filmów, które pomimo, że są etiudami szkolnymi, to zostały uznane za arcydzieła. Stały się bardzo, bardzo znane i popularne. Do takich etiud należy film Dwaj ludzie z szafą, znanego polskiego reżysera Romana Polańskiego. Krótkometrażówka Polańskiego została nagrodzona na wielu festiwalach, m.in. w San Francisco, Oberhausen, Montevideo czy Brukseli. Kiedy dowiedziałem się, że za kilka miesięcy podczas brukselskiej wystawy Expo 1958 odbędzie się konkurs na krótkometrażowy eksperymentalny film, udałem się do Stanisława Wola, dziekana Wydziału Operatorskiego i oświadczyłem mu prosto z mostu, że zamierzam zrealizować film, który zdobędzie nagrodę. Tak wspomina pomysł na realizację Dwóch ludzi z szafą Polański. Warto dodać, że Dwaj ludzie z szafą to początek współpracy Polańskiego z wyśmienitym kompozytorem Krzysztofem Komedą. O tym kompozytorze opowiem Wam więcej już wkrótce. Historia opowiedziana przez Polańskiego to dowód na to, jak wielkim artystycznym manifestem może być zwykła, wydawałoby się, etiuda szkolna. Interpretacji i treści jest bardzo wiele. Zobaczmy wspólnie fragment filmu Polańskiego. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcecie wiedzieć, jak zaczęła i skończyła się ta historia, to jest ten film w całości dostępny w internecie, możecie go sobie obejrzeć. Jak powiedziałam Wam wcześniej, film zdobył wiele nagród i nie jest jedyną etiudą filmową, nie jest jedyną polską etiudą filmową, którą warto zobaczyć. Ja zachęcam Was do oglądania etiud, szczególnie tych, które powstają na moim uniwersytecie, czyli na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jeśli wejdziecie na platformę YouTube, możecie tam odnaleźć kanał Szkoły Filmowej imienia Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tam znajdziecie całe mnóstwo fantastycznych, rewelacyjnych etiud. Jeśli mogłabym Wam polecić coś na szybko, to na pewno poleciłabym Wam film Brzydkie Słowa, na pewno poleciłabym Wam film Kamienice, na pewno poleciłabym Wam film Lekcja, film Splash, czyli Plusk, a być może jeszcze Nocnego Portiera i całe mnóstwo innych filmów. Jeśli chcecie zapoznać się z projektem filmowym dotyczącym etiud filmowych, to w opisie naszego dzisiejszego spotkania znajdziecie link do specjalnej filmowej zabawy.
To chyba tyle na dziś. O etiudzie można by oczywiście opowiadać więcej, ale etiudy lepiej oglądać niż o nich rozmawiać. Życzę Wam miłych seansów.